Witamy Państwa bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Niedziela, 18 dzień października. Witamy z hali w Kaliszu. Przed nami inauguracja Tauron Basket Ligi. Inauguracja w roli gospodarza dla koszykarzy BM Slam Stal. Dzisiaj jest stalówka. Dzisiaj podopieczni trenera Zorana Sretenowicza podejmować się będą ekipę Anwilu Włocławek. Przed nami olbrzymia dawka emocji. Oto właśnie Zoran Sretenowicz, legenda jugosłowiańskiej, serbskiej, europejskiej koszykówki. Były znakomity rozgrywający, teraz pracujący w zespole z Ostrowa Wielkopolskiego. Grał w stalówce. No i też do Ostrowa wracający Marcin Sroka. Przygotowują się do tego meczu już Ostrowianie. A dzisiaj rywalem ekipa Anwilu Włocławek, drużyna, z którą w przeszłości żółto-niebiescy stoczyli wiele pasjonujących pojedynków. No i dwaj prezesi ostrowskiego klubu, Marcin Napierała i Paweł Matuszewski, motory napędowe ostrowskiej koszykówki. Ci, którzy marzyli o tym, żeby stalówka grała w ekstraklasie, i ci, którzy doprowadzili do tego, że żółto-niebiescy są w tej koszykarskiej elicie. Stal rozpoczęła sezon wyśmienicie i doskonale, wygrywając w Lublinie z tamtejszym startem po niesamowitej końcówce. Tam trafienie Curtisa Milicza w samej końcówce dające sukces ekipie trenera Zorana Sretenowicza. Anwil tymczasem, jeszcze większa dramaturgia w inauguracyjnym spotkaniu we własnej hali przeciwko Rosie Radom. Tam o wszystkim decydowała dogrywka. Znakomity mecz w wykonaniu Chamberlaina Oguciego, a także Dawida Jelinka. To są takie dwa największe żądła, takie dwa największe atuty w zespole trenera Igora Milicicia. Igor Milicic przez wiele lat występował na polskich parkietach. Teraz z powodzeniem pracuje w roli szkoleniowca. Nie brakuje kibiców. Coraz większa rzesza fanów basketu zasiada na trybunach kaliskiej hali. Ponad 2000 fanów basketu ma dzisiaj obserwować ten właśnie inauguracyjny mecz BM Slam Stal w roli gospodarza. No i jesteśmy ciekawi, jak to wszystko będzie wyglądać, jak to wszystko będzie przebiegać. Ciężkie zadanie przed żółto-niebieskimi, bo jak wiemy, Anwil to w tym roku zespół, który chce walczyć o czołowe lokaty, który chce walczyć o medale. Poprzedni sezon bardzo nieudany dla Anwilu, ale teraz pojawia się Igor Milicic, który pracował w poprzednim roku z ekipą AZS-u Koszalin. Kilku świetnych zawodników w składzie Anwilu. Przede wszystkim Nigeryjczyk Chamberlain Oguchi, zawodnik, który powraca do zawodowej koszykówki po problemach zdrowotnych. Do tego wszystkiego także solidni polscy ligowcy jak Kamil Łączyński, jak Robert Skipniewski, jak Piotr Stelmach, czy też podkoszowy Robert Tomaszek. No i wielka gwiazda tej drużyny Dawid Jelinek, zawodnik, reprezentant Czech, uczestnik tegorocznych Mistrzostw Europy. A tutaj obserwujemy trybuny kaliskiej hali. Wszyscy czekają na tą inaugurację, wszyscy czekają na ten pierwszy mecz. No i wszyscy jesteśmy ciekawi, jak potoczy się to dzisiejsze spotkanie, jak będzie wyglądała ta gra żółto-niebieskich. Wielu zawodników, dla których ten sezon jest taką, kto wie, czy nawet nie jedyną szansą na to, żeby na dobre zaistnieć w ekstraklasie. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie tutaj przebiegać. Na pewno ciężkie zadanie, ale trzeba zagrać z sercem, trzeba zagrać z charakterem. No i pokazać tutaj kawał dobrego basketu. Do tych kibiców nie będzie brakować. Powoli dobiega do końca już rozgrzewka obu ekip. Także za moment zaprezentujemy składy obu drużyn. No i ruszymy tutaj do boju w tym dzisiejszym inauguracyjnym meczu. No i teraz prezentacja składów obu ekip. Na początek drużyna gości: Piotr Stelmach, Robert Skipniewski, Grzegorz Kukiełka, Kamil Łączyński, Fiodor Dmitriew, Kurt Lubi, Bartosz Diduszko, Chamberlain Oguchi, Robert Tomaszek i Dawid Jelinek. Trenerem gości Igor Milicic, jego asystentem jest Marcin Woźniak. To skład Anwilu Włocławek. No i teraz gospodarze: Darius Garrett, Jakub Kelner, Tomasz Ochońko, Wojciech Pisarczyk, Adrian Mroczek-Truskowski, Marcin Sroka, Wojciech Żurawski, Mateusz Zębski, Curtis Milicz, Deshaun Dileni, Adrian Suliński, Adam Kaczmarzyk, Zoran Sretenowicz, trenerem drużyny BM Slam Stal.
Wszystko gotowe, wszystko przygotowane. Obie drużyny już na parkiecie, na niebiesko koszykarze. Anwilu Włocławek, nowy projekt strojów ekipy z Ostrowa Wielkopolskiego. No i wyjściowe piątki obu ekip w drużynie gości. Kamil Łączyński, Fiodor Dmitriew, Chamberlain Oguchi, Robert Tomaszek, Dawid Jelinek w zespole gospodarzy. Gareth Stroka, Zębski, Milicz i Dileni. W takim zestawieniu rozpoczynają ten mecz Ostrowianie. Pierwsza piłka. Darius Gareth i Robert Tomaszek i Curtis Milicz. 14 lat na europejskich zawodowych parkietach. Rutyniarz, zawodnik, który świetnie wypadł w tym pierwszym meczu na parkiecie w Lublinie. Dileni jest, Darius Gareth, Curtis Milicz. Pierwszy rzut nieskuteczny w wykonaniu Curtisa Milicza. Teraz w odpowiedzi koszykarze Anwilu, Dawid Jelinek. No to może być jedna z gwiazd tegorocznych rozgrywek na parkietach Tauron Basket Ligi. Mówiliśmy o tym, teraz dogranie. Tomaszek walczący pod ostrowskim koszem. Cały czas drużyna Anwilu. No i proszę, Chamberlain Oguchi, zawodnik, który potrafi znakomicie rzucać z dystansu. To on teraz tutaj otwiera wynik tego spotkania. Trafienie dystansowe. Oba zespoły grały ze sobą w trakcie turnieju wrześniowego Kasztelan Cup we Włocławku. Tam nieznacznie lepszy był Anwil. Mateusz Zębski po raz drugi w wyjściowej piątce Stalówki do Marcina Sroki. Nieskutecznie jednak Marcin Sroka. No i Kamil Łączyński. Wiele sezonów na polskich parkietach, ale także prześladowany przez wiele kontuzji. Wyborna sprawa, Ekstraklasa wracająca do Ostrowa, do regionu południowej Wielkopolski. No i Ekstraklasa znów goszcząca na ekranach telewizji ProArt. To oczywiście efekt porozumienia telewizji ProArt, telewizji Polsat Sport i Polskiej Ligi Koszykówki. Dzięki temu możemy relacjonować mecze z udziałem koszykarzy BM Slam Stal. Teraz spoglądamy na to, jak Ostrowianie grać będą tutaj w defensywie. Chamberlain Oguchi w rywalizacji z Mateuszem Zębskim. No i mamy teraz tutaj gwizdek sędziów. Mamy przewinienie Mateusza Zębskiego. Bez respektu grający na inaugurację w Lublinie przeciwko zawodnikom startu. No ale tutaj dzisiaj ta poprzeczka dużo wyżej jest zawieszona. Bo jak mówiliśmy, Anwil to zespół, który będzie w czołówce w tym roku. Dmitriew z pół dystansu. Darius Gareth do Curtisa Milicza. Teraz Milicz błąd w defensywie Anwilu. No i punkty. Punkty zdobywane przez rozgrywającego, przez gracza Stalówki Curtis Milicz trafiający. Druga minuta tego meczu, 2-3 przegrywający zespół gospodarzy z ekipą Anwilu Włocławek. Gorąca atmosfera na trybunach Kaliskiej Hali, a tu proszę, Robert Tomaszek trafiający, zdobywający punkty. Także zwiedził już kilka polskich klubów, absolwent dobrej amerykańskiej uczelni Texas Tech. Marcin Sroka, Deshaun Dileni, debiutant w zawodowej koszykówce. Od razu Kamil Łączyński napędzający kontrę. Dawid Jelinek, Jelinek nie trafiający. I tutaj przewinienie, faulowany Curtis Milicz w walce o piłkę przez Roberta Tomaszka. Rozpoczęła się trzecia minuta tego dzisiejszego pojedynku. Zobaczymy, jak Stalówka poradzi sobie tutaj w tej Kaliskiej Hali. Jak Ostrowianie zdołali się przyzwyczaić do tego obiektu. Teraz już codziennie te popołudniowe, wieczorne treningi odbywające się w Kaliskiej Hali. Do Mateusza Zębskiego wypadła piłka, wybijana ta piłka graczowi Stalinie. To jednak tutaj jest przewinienie. Przewinienie na konto Chamberlaina Oguchiego. To była taka zagadka, jak będzie grał Nigeryjczyk, no ale w pierwszej kolejce zaprezentował się fantastycznie. Zanotował także kilka świetnych pojedynków w trakcie tych turniejów przedsezonowych. Zębski odważnie, nie trafiający, no i zastawiona tablica przez graczy Anwilu. Od razu Dawid Jelinek, no i kolejne przewinienie teraz na konto Mateusza Zębskiego. Błyskawicznie starają się przechodzić z obrony do ataku koszykarze Anwilu, wykorzystując te błędy Ostrowian. 5-2, trzecia minuta tego meczu dobiegająca do końca i rozpoczyna Chamberlain Oguchi.
Nie brakuje tutaj w Kaliszu dużej grupy fanów Anwilu Włocławek. Jeszcze większa grupa kibiców Stalówki to tworzy dobrą atmosferę tutaj na trybunach. Oguci z pół dystansu nietrafiający Dileni. Zebrana piłka, teraz szansa od razu do Curtisa Milicza. Curtis Milicz, odegranie Zębski nietrafiający, ale był tam Deshaun Dileni. Punkty zdobywane teraz przez 23-letniego Amerykanina. 4 punkty w dorobku gospodarzy, 5 oczek na koncie koszykarzy Anwilu Włocławek. Dawid Jelinek, no ten jego transfer do Anwilu to dla wielu osób było olbrzymie zaskoczenie, a trafia Kamil Łączyński. Dystansowe trafienie Kamila Łączyńskiego, no i Anwil prowadzący 8-4, Mateusz Zębski. Ustawiany teraz atak pozycyjny przez Ostrowia. No ależ prosty błąd popełnił teraz Mateusz Zębski. Prosta strata graczy BM Slam Stal. No i rozpoczynać będzie drużyna Anwilu Włocławek. Dawid Jelinek. Ale błąd, Dmitriew nietrafiający, jeszcze tak znakomita sytuacja, ale nie potrafił tego wykorzystać. Do Gareta, do grania i tutaj przewinienie, no to mogła być fantastyczna akcja w wykonaniu Milicza i Gareta. Ale jednak amerykański podkoszowy gracz BM Slam Stal faulowany w tej sytuacji. Garet przygodę z europejską koszykówką rozpoczynał od ligi w Szwajcarii. Absolwent Uniwersytetu Richmond. Później występy i w Turcji, i w Grecji. Był także przymierzany do jednego z klubów ekstraklasy włoskiej. Trafia teraz Gareth. Pierwsze punkty w tym meczu na jego konto. Teraz jeszcze Darius Gareth. Trafił dwukrotnie. Do 6 punktów teraz rośnie dorobek Ostrowian. No i Kamil Łączyński, on tutaj na pozycji numer 1 w drużynie Anwilu do Roberta Tomaszka. Igor Milicic zbudował ciekawy, mocny zespół, wyrównany zespół. Łączyński, bardzo dobre dogranie. I kończy to wszystko Robert Tomaszek. Znów luka w defensywie Stali. I ponownie gracze Anwilu rozbijają tutaj ostrowską defensywę. 10-6. Do Marcina Stroki jest Mateusz Zębski. Gareth, akcja izolacyjna dla Amerykanina. Gareth poradził sobie z Robertem Tomaszkiem bardzo dobrze. Wymanewrował tutaj swojego rywala, 26-letni Amerykanin w barwach gospodarzy. 8 punktów w dorobku ma teraz drużyna BM Slam Stal Ostrów Chamberlain Oguci. Do Dawida Jelinka szukają możliwości. Teraz ma przewagę Dmitriew. No ale proszę, znów nie wykorzystał swojej szansy Rosjanin w barwach Anwilu. Kolejny sezon tego zawodnika na polskich parkietach. Mocny, silny, podkoszowy, potrafiący także dobrze rzucać z dystansu. Dawid Jelinek do Roberta Tomaszka. I znów Tomaszek karcący tutaj Ostrowian. Kolejna dobra akcja podkoszowego Anwilu, 12-8. Znów źle zagrał w obronie Darius Gareth i bezlitośnie wykorzystuje to wszystko Robert Tomaszek. Dileni do Garetha, niedokładnie Jelinek, szansa na kontrę Oguci i to się musiało tak skończyć. Chamberlain Oguci zdobywający łatwe punkty, kolejna strata, kolejny błąd w wykonaniu graczy BM Slam Stal. Curtis Milicz, to już niewiele ponad 4 minuty do zakończenia pierwszej kwarty. Mateusz Zębski, teraz Milicz nietrafiający, od razu jest Kamil Łączyński i od razu nakręca to tempo akcji Anwilu. Łączyński do Jelinka i tutaj mamy błąd linii końcowej gracza Anwilu Włocławek. Zmiana w zespole rywali, do gry wchodzi teraz Piotr Stelmach, on z numerem 2 pojawia nam się na parkiecie.
A więc zaczynają się te roszady w obu ekipach. Teraz Igor Milicic stawia na Piotra Stelmacha. Jest także Robert Skibniewski, reprezentant Polski z numerem 6. On również w grze, on również na parkiecie. Curtis Milicic do Mateusza Zębskiego. No to jest wielka szansa ten sezon dla Mateusza na to, żeby zaistnieć na tym najwyższym krajowym poziomie. Marcin Stroka trafia, weteran, bo tak już należy o nim powiedzieć. Zawodnik, dla którego jest to 17 sezon na parkietach Ekstraklasy, trafiający teraz z dystansu do 3 punktów. Topnieje prowadzenie Anwilu Włocławek. 11 punktów Ostrowian, 14 na koncie drużyny z Kujaw. Chamberlain Oguci znów zbyt łatwo wymanewrował tutaj Dibiego, jak mówią o Delaneyu, koledzy z drużyny. No i trafia Chamberlain Oguci, 16-11. Oguci, no wielki potencjał ofensywny. Zmiana w drużynie gospodarzy z numerem 12, Adrian Mroczek-Truskowski na parkiecie. On za Mateusza Zębskiego. Mroczek-Truskowski pilnowany przez swojego dobrego znajomego Roberta Skibniewskiego. Curtis Milicic od razu z dystansu. Nie wpada ta piłka do kosza, ale jednak tutaj rozpoczynać będzie drużyna Anwilu Włocławek. W tle słyszą Państwo, jak gorąco, jak tutaj żywiołowo dopingują swoje drużyny fani obu ekip. Jest Robert Skibniewski, znów luka w ostrowskiej defensywie. No niedopuszczalne błędy, znów złe przesuwanie, znów brak komunikacji. Piotr Stelmach trafiający, 18-11 prowadzenie ekipy Anwilu Włocławek. Marcin Stroka do Mroczka Truskowskiego. Ostatnie 3 minuty w tej pierwszej kwarcie rozpoczęte. Curtis Milicic do Mroczka, ten nie trafia, był tam jeszcze Darius Garrett. Na parkiecie w drużynie rywali mamy Kurta Luby. Kurt Luby, pojawił nam się środkowy, który tuż przed rozpoczęciem rozgrywek dołączył do drużyny Anwilu Włocławek. Deshaun Delaney. Jesteśmy ciekawi, jak będzie grał Amerykanin. Dogrywanie do Garretta. Na Uniwersytecie New Mexico Delaney radził sobie bardzo dobrze. Tam sporo punktów w jego dorobku. No, ale pytanie, jak to będzie wyglądać w tym debiucie na zawodowych parkietach w Lublinie. Zagrał tylko w pierwszej połowie. Później kontuzja, no i w drugiej połowie w grze był tylko na moment, na chwilę. Darius Garrett na linii rzutów wolnych, trafiający. Dwunasty punkt dla koszykarzy BM Slam Star. Raz jeszcze środkowy Ostrowian, jak na razie 5 punktów. Dwukrotnie celnie Darius Garrett. 13 oczek ma zespół BM Slam Stal, 18 w dorobku rywali. Oguci z dystansu nietrafiający. Stroka, szansa teraz dla Stalówki, 2 minuty do końca pierwszej kwarty. Jest Curtis Milicic, jest teraz możliwość na to, żeby zbudować dobrą akcję. Cały czas Curtis Milicic, odegranie do Mroczka, ale ten tutaj zablokowany, tutaj w tej sytuacji Adrian Mroczek-Truskowski. Chamberlain Oguci wędrujący w tej sytuacji na ławkę. Do gry wchodzący Grzegorz Kukiełka. Także już sporo lat Grzegorza Kukiełki na różnych parkietach, czy to ekstraklasowych, czy to pierwszoligowych. Delaney faulowany. Przewinienie w tej akcji. No i Amerykanin za moment wykonywać będzie 2 rzuty wolne. Latem próbowany przez drużynę Brooklyn Nets w trakcie ligi letniej NBA. Także ma potencjał, ma możliwości. Pierwsza próba Amerykanina.
nieskutecznie. Raz jeszcze Deshaun Delaney. Drugi rzut celny. 14 punktów Stali, 18 punktów Anvilu, minuta i 45 sekund do zakończenia pierwszej kwarty. Popatrzmy teraz, Robert Skipniewski lobby do Grzegorza Kukiełki. Sporo ruchu, sporo biegania, tam znów się tworzy pozycja. Muszą uważać Ostrowianie. Teraz Piotr Stelmach do Roberta Skipniewskiego. No i mówiłem o tym, jak na razie źle wygląda ta defensywa gospodarzy. Znów punkty, łatwe punkty dla Anvilu, punkty zdobywane przez Roberta Skipniewskiego. Minuta 30 sekund do końca pierwszej kwarty. 20 do 14 prowadzenie koszykarzy Anvilu Włocławek. Marcin Stroka, jeszcze jedna próba. Robert Skipniewski. Gwizdek sędziów, mamy tutaj przewinienie, mamy tutaj teraz faul na konto gracza Stali. Curtis Milicz faulujący po raz pierwszy. Do Dawida Jelinka. Jest ponownie Robert Skipniewski. Skipniewski lobby, dobrze tam Gareth, dobrze także Curtis Milicz. Tutaj sprytnie teraz zagrał Curtis Milicz, uciekając od tego, żeby nie stracić tej piłki. Odbił piłkę od Roberta Skipniewskiego. Agresywnie teraz tutaj Skipniewski, blisko będzie Milicza. Jest Adrian Mroczek. Gareth do Marcina Stroki. Deshaun Delaney. I gwizdek, jest faulowany w tej sytuacji Marcin Stroka przez Grzegorza Kukiełkę. Faul na konto gracza gości. To będą rzuty wolne, tak? Tutaj teraz w tej sytuacji będą dwa rzuty wolne dla Marcina Stroki. Już ten limit fauli w tej kwarcie wykorzystali koszykarze Anvilu, a więc Marcin Stroka na linii rzutów wolnych. Do tej pory jedno trafienie dystansowe Marcina Stroki. Niewiele ponad pół minuty do zakończenia. Trafia Marcin Stroka. Druga teraz próba Marcina Stroki. Drugi rzut jednak nieskuteczny. 15 punktów Stali, 20 Anvilu. No i ostatnie fragmenty pierwszej kwarty tego dzisiejszego spotkania. Popatrzmy. Robert Skipniewski, atak pozycyjny cały czas. Skipniewski w posiadaniu tej piłki lubi grać się z piłką. Robert Skipniewski z półdystansu, nietrafiający Stroka. I kończy nam się pierwsza kwarta tego spotkania. Jeszcze Marcin Stroka próbuje z dystansu. Jeszcze tam Darius Gareth. Nie wpadła ta piłka do kosza. I teraz koniec pierwszej kwarty tego dzisiejszego spotkania. 20 do 15 dla Anvilu. Wracamy do gry, wracamy na parkiet po 10 minutach. Na inaugurację w roli gospodarza Stalówka przegrywająca z Anvilem różnicą 5 punktów, a teraz to już drugie 10 minut tego meczu. No, znakomity obrazek, ponad 2,5 tysiąca kibiców na trybunach, ale błąd, znów błąd w defensywie Stali. Znów całkowicie pogubili się tutaj Ostrowianie w tej obronie. No i Piotr Stelmach zdobywający jakże łatwe punkty. Nas cieszy tutaj tak duże zainteresowanie, tak duża frekwencja na trybunach Kaliskiej hali. Ponad 2 tysiące, około 2,5 tysiąca fanów koszykówki. I dodajemy 7 sekund. Jak na razie o 7 punktów lepszy zespół Anvilu Włocławek. Curtis Milicz. Gareth trafia. Trafia, no to jest zawodnik z dużymi możliwościami.
występujący w lidze greckiej potrafił rzucić ponad 20 punktów znakomitej czołowej, jednej z najlepszych w Europie drużyn Olympiakosowi Pireus. Więc ten potencjał jest na pewno olbrzymi. Teraz Jelinek trafiający sprzed nosa za 3 punkty. Była tam ręka Garetha, ale poradził sobie Dawid Jelinek. Jak na razie wysoka ta skuteczność koszykarzy Anwilu. Tego samego nie możemy powiedzieć o drużynie gospodarzy. Ostrowianie jak na razie mają problemy ze zdobywaniem punktów. Do Marcina Stroki. No i niestety szkolny błąd teraz Adriana Mroczka-Truskowskiego. Błąd linii końcowej popełniony przez gracza gospodarzy. To już druga minuta tej kwarty. Na dystans 8 punktów uciekli koszykarze Anwilu od ekipy BM Slam Stal. Do Roberta Skibniewskiego. Jest Dawid Jelinek. Tomasz Ochońko pojawił nam się na parkiecie w drużynie gospodarzy. Tam są te zmiany w tej obronie. Muszą na to uważać Ostrowianie, bo przy tych zmianach dochodzi do sytuacji, w której mali gracze Stalówki muszą pilnować podkoszowych zawodników Anwilu Włocławek. Jelinek. Teraz Dawid Jelinek kontra Tomasz Ochońko. Znów trafienie Czecha. No, świetny zawodnik z olbrzymim potencjałem ofensywnym. Trafia teraz Dawid Jelinek. Garet do Mroczka Truskowskiego. Mroczek kontra Dmitriew. Odegranie jest Tomasz Ochońko. Garet jednak odegranie do Garetha. Nie decydował się na rzut Tomasz Ochońko. 27 do 17. 13 minuta tego meczu. Garet faulowany. Garet dwa rzuty wolne. Jak na razie najskuteczniejszy gracz w ofensywie, ale gracz też, który popełnił kilka prostych błędów w tej obronie. Trafia Darius Garet. Teraz jeszcze Amerykanin dwukrotnie celny. Trafiający Garet. Zmiany w zespole Anwilu. Chamberlain Ogucci, a także Robert Tomaszek powracający do gry. 19 Stal, 27 w dorobku Anwilu Włocławek. Dmitriew i Jelinek powędrowali na ławkę. A więc rotuje tutaj składem Igor Milicic. No, nie można tak grać. Robert Tomaszek, kolejne punkty, kolejny błąd. Graczy Stali znów w tej defensywie zaspali całkowicie gospodarze. Tomasz Ochońko, 29 do 19. Ochońko teraz na pozycji numer 1, na dwójkę przesunięty jest tam Curtis Milicic. Stroka, błąd w tym dograniu do Garetha. Robert Skibniewski. Tomaszek w pojedynku z Garethem. Znów punkty Roberta Tomaszka. Jak na razie świetnie gra Robert Tomaszek. Ogrywa tam podkoszowych Stalówki. Radzi sobie bardzo dobrze z Dariusem Garethem. Teraz spięcie pomiędzy Ogucim a Milicem. Gareth. No. Już jest 12 punktów na plusie dla Anwilu. Anwil teraz zaczyna dominować się w tym meczu. Chamberlain Ogucci za 3. 34 do 19 w 14 minucie. Anwil prowadzący na 15 punktów. Uciekają teraz gracze Anwilu od Ostrowiana, więc robi się gorąco, robi się nerwowo i Zoran Sretenowicz musiał poprosić o przerwę. Wróciliśmy już do gry, do Marcina Sroki. Zły początek drugiej kwarty. Pozwolili gracze Stalówki zdominować ten fragment koszykarzom Anwilu. Adrian Suliński wszedł do gry. Suliński także otrzymuje szansę. Garet trafia. 12 punktów już na koncie Dariusa Garetha, a więc
No, w ataku robi swoje, gorzej to wygląda z tą grą w defensywie. Chamberlain ogłuci przez ręce Sulińskiego. Gwizdek sędziów tutaj. Rzuty wolne dla Chamberlaina Oguciego po faulu Adriana Sulińskiego. No i Nigeryjczyk już przygotowany do wykonywania tych rzutów. Trafiający. 11 punktów już w dorobku Oguciego. No to będzie jedna z tych największych strzelb w tej lidze. Trafił dwukrotnie. 36-21. Robi się niebezpiecznie, robi się źle, bo Anvil przejmuje kontrolę nad tym meczem. Anvil tutaj chce teraz dominować. Tomasz Ochońko. Jest tam Marcin Stroka, Ochońko do Gareta. Garet, otwarta pozycja, ale buduje teraz amerykański podkoszowy stalówki. Chamberlain Oguci. Oguci raz jeszcze trafia. No niesamowity mecz tego gracza. 15 punktów w jego dorobku. Bezlitosny jest Nigeryjczyk. 39-21. Anvil prowadzący z drużyną BM Slam Stal. Ostrowianie teraz stracili koncepcję na grę. Ostrowianie stracili teraz pomysł. Nie trafił Suliński, jest tam Garet, nie trafiający jednak graczy Stali, a więc znów taka niemoc jest przy Ostrowian, przy ostrowskiej drużynie. W 15 minucie tego dzisiejszego spotkania 18 punktów na plusie dla koszykarzy Anvilu Włocławek. Druga kwarta i zmiana w zespole BM Slam Stal. Wojciech Pisarczyk wchodzący teraz do gry. Dariusz Garę dopuszczający plac gry, a więc obniżający skład. Zoran Sretenowicz. Jeszcze nie oglądaliśmy w grze tutaj Wojciecha Żurawskiego, który na czwartkowym treningu nabawił się kontuzji stawu skokowego i być może to powoduje, że nie ma go na parkiecie. Tomaszek kontra Pisarczyk. Dogranie do Kukiełki, tutaj dobrze Ostrowianie przerywający akcję Anvilu. No i ponownie Oguci, jest Dmitriew na parkiecie w ekipie Anvilu. Roberty Tomaszek kontra Pisarczyk. Strata jednak gracza Anvilu, prosta tutaj teraz przy tym manewrze. Gubi piłkę Roberty Tomaszek, Gerti Smilic. Druga kwarta zdominowana przez rywala, Suliński faulowany. Nie zagrał w pierwszym meczu na parkiecie w Lublinie, tam nie otrzymał tej swojej szansy Adrian Suliński. Dzisiaj jest teraz w grze, no i zobaczymy jak w tym debiucie, bo to przecież debiut tego zawodnika na parkietach Ekstraklasy, do tej pory tylko i wyłącznie w gronie pierwszoligowców. Czy to w macierzystym klubie z Pruszkowa, czy też później w Spójni, przed rokiem ważny gracz w rotacji Stali na parkietach pierwszoligowych. Tomasz Ochońko gubiący piłkę, no i to będą łatwe punkty dla Anvilu. Za dużo błędów, za dużo strat. Anvil wykorzystuje to wszystko bezlitośnie, no i w 16 minucie to już jest 20 punktów przewagi. Teraz Curtis Milicz notujący kolejną stratę. Fatalny fragment, fatalny moment. Ta druga kwarta całkowicie nieudana i po raz kolejny Zoran Sretenowicz proszący o przerwę. Wracamy do gry. 41-21. Anvil prowadzący z zespołem BM Slam Stal. 4 minuty 40 sekund do końca pierwszej połowy tego meczu. Znów luka, znów fatalnie to wyglądało w tej obronie. To się tak musiało skończyć. Kamil Łączyński z narożnika. 44-21. Momentami śpią w tej obronie koszykarze BM Slam Stal. Nie reagują na te ruchy drużyny Anvilu. Wojciech Pisarczyk do Sulińskiego. Adrian Suliński. Teraz jest Tomasz Ochońko. Dobre dogranie. Przełamujemy niemoc. Jest trafienie Tomasza Ochońki. 24 punkty.
garderobku ma ekipa Anwilu Włocławek 20 punktów. Anwil ma tutaj przewagi nad gospodarzami. Oguci w pojedynku z Sulińskim mądrze tutaj ustawił się, chciał wykorzystać tą swoją przewagę nad Adrianem Sulińskim. Cztery minuty do końca drugiej kwarty. 44-24 Anwil prowadzący. I ponownie Kamil Łączyński tutaj na pozycji numer 1. Igor Milicic zaufał Polakom. I Kamil Łączyński, i Robert Skibniewski, to oni mają kreować grę Anwilu. Fatalnie, dramatycznie tutaj teraz wygląda ta gra PM Slam Stal w defensywie. Znów rozbita całkowicie ta obrona. Piotr Stelmach faulowany. On będzie wykonawcą dwóch rzutów wolnych. To także gracz z dużym stażem na parkietach ekstraklasowych. Także zwiedził kilka tych klubów, trafiający Piotr Stelmach. 45-24. Stal wracająca do elity po 6 długich latach. Świetny powrót w postaci wygranego inauguracyjnego meczu w Lublinie. Dzisiaj to wygląda nieco inaczej. Anwil mający medalowe aspiracje dominuje w tym spotkaniu. 46-24 teraz. Na niewiele ponad 3,5 minuty przed zakończeniem drugiej kwarty. Adrian Suliński kontra Dmitriew. Cały czas Suliński. Oj, teraz zablokowany tutaj. I Sarczy, kończył się czas 24 sekund. Trzeba było rzucać. No i mamy teraz gwizdek. Mamy tutaj kolejne przewinienie na konto gracza gospodarzy. Suliński szybko łapie te faule. Trzy faule w jego dorobku. I mamy zmianę. Deshaun Delaney wejdzie do gry. On zmieni Adriana Sulińskiego, więc Suliński wędruje teraz na ławkę. Fatalna druga kwarta, całkowita dominacja Anwilu nad ekipą gospodarzy. Anwil tutaj nie przeważa, Anwil tutaj buduje cały czas tą przewagę. To jest już ponad 20 punktów. Jelinek kontra Pisarczyk, no i przy tej zmianie znów nie ustał na nogach. Wojciech Pisarczyk szybszy, bardziej dynamiczny. Dawid Jelinek, to się musiało tak skończyć w tym graniu 1 na 1. Musiał ratować się przewinieniem tutaj Wojciech Pisarczyk. Po raz drugi faulujący w dzisiejszym meczu. 46-24. Dawid Jelinek 5 punktów w dorobku. Jest i szósty. Teraz jeszcze reprezentant Czech. Drugi rzut także celny. 48-24 dla Anwilu Włocławek. Świetna druga kwarta drużyny z Kujaw. Tomasz Ochońko, Deshaun Delaney. Popatrzmy do Pisarczyka, który jest faulowany. Teraz to Dawid Jelinek fauluje. Przewinienie reprezentanta Czech. Mamy zmianę. Curtis Milicz opuszcza parkiet. Do gry wchodzi Adam Kaczmarzyk. Więc teraz na tych pozycjach podkoszowych i Kaczmarzyk, i Pisarczyk, i Sroka. Obniżony skład ostrowskiej drużyny. Adam Kaczmarzyk, próba rzutu z pół dystansu. 2,5 minuty do zakończenia pierwszej połowy. W drugiej kwarcie Anwil pokazuje tą swoją siłę. Anwil tutaj dominuje. To Oguciego, Oguci z pół dystansu. Teraz jednak niecelnie. Już 15 punktów Nigeryjczyka w tym meczu. Błyszczy nam tutaj Chamberlain Oguchi na parkiecie w kaliskiej hali. Tomasz Ochońko. Szukamy tej pozycji, szukamy możliwości do oddania rzutu. Faulowany ponownie Pisarczyk przez Łączyńskiego. Thank you.
Końcówka drugiej kwarty tego spotkania. Tomasz Ochońko. Kolejne zmiany w obu ekipach, kolejna zmiana w drużynie Anwilu. Teraz Robert Skibniewski pojawił nam się w grze, opuścił parkiet także Dawid Jelinek, jest Grzegorz Kukiełka. Deshaun Delaney do Wojciecha Pisarczyka, raz jeszcze Amerykanin. No. Wojciech Pisarczyk i to się kończy stratą, to się kończy jakże prostym błędem. I problemy Delaneya, i problemy Pisarczyka. W efekcie piłka dla Anwilu. Anwil, który tutaj kontroluje grę w drugiej kwarcie, ogłuci raz jeszcze z dystansu, zaspali całkowicie Ostrowianie. Nie było zastawienia. Ponawiają gracze Anwilu, ogłuci niecelnie. Zbyt wiele prostych błędów. Do Adama Kaczmarzyka. Adam Kaczmarzyk w akcji indywidualnej, nie trafiający, raz jeszcze Kaczmarzyk, no i mamy przewinienie. Wiele dobrego, ale nie było z tego punktów. Adam Kaczmarzyk na linii rzutów wolnych. Zmiana w ekipie gości, tutaj opuszcza parkiet teraz Piotr Stelmach. Do gry wszedł Robert Tomaszek. I Adam Kaczmarzyk. Niecelnie przy pierwszej próbie. To już jest niewiele ponad minuta do końca drugiej kwarty. Drugi rzut Kaczmarzyka celny. 25 punktów w dropku PM Slam Stal i przerwa teraz. To Igor Milicic poprosił teraz o czas. To właśnie grupa kibiców Anwilu Włocławek. Piotr Dmitriew do Roberta Skibniewskiego. Zobaczymy, jak jeszcze w końcówce tej pierwszej połowy zagra tutaj zespół Anwilu. Do Roberta Tomaszka, Tomaszek kontra Pisarczyk, odegranie Dmitriew. No ma przewagę wzrostu nad Ochońko. Dmitriew nie trafia. Nie wykorzystał tego swojego atutu. Do Tomasza Ochońki od razu. I Okuci fauluje Marcina Strok. Już ten limit fauli wykorzystany oczywiście przez drużynę Anwilu, a więc każdy kolejny faul karany tutaj rzutami wolnymi. Marcin Stroka. 4 punkty do tej pory zdobyte przez weterana zawodnika 34-letniego. 3 lata w Stalówce w tych dobrych, złotych czasach, kiedy była ta Ekstraklasa pod wodzą Andrzeja Kowalczyka. Teraz powrót po wielu latach do Ostrowa. Tutaj chce się odbudować, tutaj chce wrócić do dawnej, dobrej formy. Raz jeszcze Marcin Stroka. Drugi rzut celny, 26 punktów w Stroki, 48 w dorobku Anwilu Włocławek. 40 sekund do końca drugiej kwarty, popatrzmy. Robert Skibniewski i Tomasz Ochońko. Ogłuci cały czas Nigeryjczyk, ależ teraz poradził sobie tutaj łatwo. Znowu punkty, znowu trafienie na konto lidera Anwilu w tym dzisiejszym meczu, najskuteczniejszego zawodnika na parkiecie, 50-26. Ochońko w swoim stylu trafia. 5 punktów i kończy nam się druga kwarta tego meczu. Po 20 minutach Anwil prowadzący 50-28. Jesteśmy na półmetku tego dzisiejszego meczu. Jak na razie Anwil prowadzący z ekipą BM Slam Stal 20-15 w pierwszej kwarcie, 30-13 dla podopiecznych trenera Igora Milicicia. W drugich 10 minutach ruszyła już trzecia kwarta tego dzisiejszego pojedynku. No i teraz koszykarze
gospodarzy do Marcina Sroki. Marcin Sroka kontra Dmitriew Sroka. Punkty, pierwsze punkty po przerwie zdobywane dla gospodarzy przez Marcina Srokę. 30 punkt na konto Stalówki, 7 punktów w dorobku Marcina Sroki. Teraz już koszykarze Anwilu Włocławek. No jesteśmy ciekawi, jak odpowiedzą teraz w drugiej połowie Ostrowianie. Świetna akcja w defensywie Delaneya. Znakomicie zablokował gracza Anwilu Curtis Milic. Milic, odegranie do Gareta. Garet i mamy tutaj teraz przewinienie Roberta Tomaszka. No widać energię, widać chęć teraz w drużynie Stalówki na początku tej trzeciej kwarty. Robert Tomaszek w rozmowie z Jakubem Zamoyskim. Ten dzisiejszy mecz prowadzi sędziowska trójka. Jakub Zamoyski, Grzegorz Czajka, Damian Myszka, Konrad Tomczyk komisarzem, no i Dariusz Garet na linii rzutów wolnych. 12 punktów do przerwy na koncie Amerykanina. Teraz Dariusz Garet, jedynka na koszulce BM Slamstal, trafiający Amerykanin. 31 punkt Ostrowian. Zobaczymy, czy Ostrowianie będą w stanie tutaj wrócić do gry, czy Ostrowianie będą w stanie niwelować straty. Raz jeszcze Dariusz Garet. Drugi rzut jednak niecelny, no i Jelinek od razu do Kamila Łączyńskiego. W drugiej kwarcie całkowita dominacja Anwilu. Anwilu, który tutaj dzielił i rządził na parkiecie hali w Kaliszu. Jelinek, Dmitriew, znów ta zmiana, znów ma przewagę podkoszowy Anwilu nad Milicem i to się musiało tak skończyć. Łatwe punkty Fiodora Dmitriewa, 52-31 w 22 minucie. Marcin Sroka, Dileni, jest Tomasz Ochońko, Ochońko, to podanie tam do Milicza zablokowane. Ciężkie położenie ostrowskiej drużyny tutaj na początku tej drugiej połowy, po tej fatalnej drugiej kwarcie. Rozpoczyna Curtis Milic. To Marcina Sroki, jest Deshaun Dileni. Tomasz Ochońko pod presją kończącego się czasu pudłujący. 21 punktów przewagi gości. Robert Tomaszek, taki zadaniowiec, zawodnik, który potrafi wiele dać dobrego, potrafi niesamowicie utrudniać życie swoim rywalom. Kamil Łączyński kontra Marcin Sroka, do Tomaszka. Tomaszek zbiera piłkę, Dileni od razu do Curtisa Milicza. Milic za 3 punkty, trafia teraz Amerykanin, 5 punktów na jego koncie, mało widoczny w tej pierwszej połowie. Teraz 34-latek, no mamy nadzieję, że budzi się z tego letargu, z tego snu. Trafia teraz amerykański gracz w stali, 34 punkty gospodarzy, 52 oczka w dorobku rywali. Chamberlain Oguchi pilnowany przez Delaneya. Oguchi nie trafia, jest piłka. Milic świetnie w kontrze do Gareta. I znakomicie, efektownie teraz Dariusz Garet. Świetna akcja, no i reaguje Igor Milicic, który prosi o przerwę. 36-52 przegrywają Ostrowianie. Ostrowianie, którzy próbują w tej trzeciej kwarcie odmieniać losy tego pojedynku. Czas dla szkoleniowca Anwilu Włocławek, wypełnione niemalże szczelnie trybuny hali w Kaliszu. 23 minuta, no czyżby Stal tutaj teraz rzucała się w pogoń za rywalem. Poślizgnął się Marcin Sroka. I mamy tutaj przewinienie Marcina Sroki, który zatrzymywał nieprzepisowo Dawida Jelinka. I wolę Marcin Sroka, pierwszy fał Marcina w tym spotkaniu, pierwszy fał Stalówki w trzeciej kwarcie. Dobrywamy 16. Chamberlain Oguchi. Jest Kamil Łączyński do Tomaszka. Tomaszek podwajany. Dmitriew, odegrana ta piłka. Łączyński nietrafiający. Dileni ma piłkę drużyna gospodarzy. Tomasz Ochońko. Ach, Garet walczący z Tomaszkiem i to będzie piłka dla Stali. Oby ten mecz zmienił swoje oblicze, oby to spotkanie było innym widowiskiem teraz po przerwie.
Potrzebna jednak kosmetyka parkietu, świetna atmosfera na trybunach hali, to gorący doping i ostrowskich, i włocławskich kibiców, a tutaj Zoran Sretenowicz. Na naszych ekranach kwadrans przerwy, czy ten czas odmienił tutaj drużynę BM Slam Stal? Czy jednak nadal Anvil, mający tak wielkie aspiracje w tym sezonie, będzie tutaj dominował? Tomasz Ochońko. Gareth, ach, no teraz nieporozumienie, fatalny błąd Amerykanina, trzeba wracać do obrony. I znów luka, w defensywie i od razu bezlitosny jest zespół Anvilu, trafia Dmitriew, 55-36 po tej trójce, teraz wykonanie tego zawodnika. Na dwie jedynki gra teraz Zoran Sretenowicz i Ochońko i Milicz jednocześnie na parkiecie. Dileni do Kertisa Milicza, Milicz kontra Łączyński, wychodzi tam wysoko Gareth, cały czas Milicz. Nie trafia, zbiera piłkę Amerykanin i z ponowienia. 38 punktów w dorobku gospodarzy. 7 punktów Kertisa Milicza w tym dzisiejszym meczu. 24 minuta dobiegająca do końca. Fiodor Dmitriew, jest Dawid Jelinek. Jelinek kontra Ochońko, punkty na konto Dawida Jelinka. 57-38. Tomasz Ochońko. Deshaun Dileni za 3 punkty nieskutecznie. Od razu Kamil Łączyński napędzający grę Anvilu. Gwizdek sędziów, nie było tego gwizdka. Jest teraz Oguci, nie trafia. Nieco chaosu, nieco nerwowości teraz w poczynaniach obu ekip. Przewinienie, faulowany Deshaun Dileni. Mamy zmianę w ekipie Anvilu. Oguci opuszcza parkiet, do gry wchodzi Kukiełka. Tomaszek opuszczający parkiet, lubi wracający do gry. Teraz podwójna roszada w drużynie Anvilu Włocławek. Kertis Milicz za moment rozpoczynać będzie kolejną akcję. Jeszcze jedna zmiana, nie, jednak jeszcze nie teraz. Tam przygotowany Robert Skibniewski. Tomasz Ochońko. Budują swoją akcję gospodarze. Kertis Milicz. Tomasz Ochońko z dystansu niecelnie i tutaj teraz, no niestety, to będzie piłka dla koszykarzy Anvilu Włocławek. To właśnie kibice Anvilu Włocławek, którzy mają powody do zadowolenia, do radości. A teraz już Kamil Łączyński i jesteśmy ponownie na parkiecie Kaliskiej Hali. Półmetek niemalże trzeciej kwarty. Anvil prowadzi różnicą 19 punktów. Raz jeszcze Jelinek, był tam Gareth. Lubi nietrafiający, raz jeszcze Amerykanin. I tutaj nabawił się jakiegoś urazu graczy Anvilu. Potrzebna będzie chyba pomoc medyczna. Teraz właśnie wzywa tutaj masażystę Jakub Zamojski, a więc jakaś kontuzja amerykańskiego centra Anvilu Włocławek. Kurt Lubi. No i musi opuścić parkiet teraz Amerykanin. Coś tam się wydarzyło, jakiegoś urazu nabawił się gracz Anvilu Włocławek. Po tym dzisiejszym meczu dwa kolejne spotkania. Stalówka rozegra na wyjeździe. Najpierw mecz w Radomiu, potem mecz w Koczalinie. I 7 listopada po pauzie u siebie pojedynek z Turowem z Gorzelec. Gareth. Dileni, Deshaun Dileni, teraz akcja penetracyjna, sam no w końcu bierze sprawy w swoje ręce.
trafia teraz 23-latek, za mało akcji właśnie takich z piłką do kosza w wykonaniu tego gracza. 40 punktów gospodarzy, 57 w dorobku Anwilu. Próbują cały czas w tej trzeciej kwarcie odmieniać losy tego spotkania tutaj gracze BM Slam Stal. Kamil Łączyński i nieporozumienie w Anwilu, niedokładne dogranie do Stelmacha. Robert Skipniewski, ta zapowiadana wcześniej przeze mnie zmiana teraz następuje w drużynie Anwilu, a więc Robert Skipniewski jest na parkiecie. On będzie dyrygował grą Anwilu, a tymczasem akcję Stalówki buduje Curtis Milic. Marcin Sroka nie trafia, no szkoda, bo to był ważny moment. Takie trafienie dystansowe byłoby teraz potrzebne tutaj Ostrowianom. Jelinek, znów nieporozumienie w drużynie Anwilu, a więc teraz nieco lepiej pracują w tej obronie Ostrowianie, zmuszają rywala do popełniania błędów. Curtis Milic. Dariusz Garet kontra Piotr Stelmach. Garet trafiający, 42 punkty teraz, 17 punktów Gareta, 42 oczka zdobyte przez ostrowską drużynę. Dmitriew kontra Marcin Stroka, cały czas Rosjanin. Robert Skipniewski, Dawid Jelinek, Jelinek i Garet. Dobrze zagraliśmy. No i teraz trzeba pójść za ciosem. Popatrzmy, co się wydarzy. Jest Tomasz Ochońko. To Curtisa Milicza. Te punkty nie będą zaliczone. Raz jeszcze trzeba będzie budować akcję. Jest Curtis Milic. Tu Dariusza Gareta. I zdek sędziów. Teraz jeszcze gracze Stali. 3 minuty do końca trzeciej kwarty tego meczu. No, próbują tutaj Ostrowianie odrabiać. Próbują tutaj wracać do gry gospodarze. Garet, Curtis Milic, cały czas Milic, nie było faulu, protestuje tutaj Amerykanin, no i niestety to się kończy przewinieniem technicznym dla Curtisa Milica. W tej akcji penetracyjnej tutaj nie odgwizdano faulu, sfrustrowany Amerykanin. No i zareagowali sędziowie. Jakub Zamoyski ukarał teraz Curtisa Milicza faulem technicznym. No szkoda, że w takim momencie tak to się teraz kończy. Dawid Jelinek już na linii rzutów wolnych. 9 punktów do tej pory ze strony reprezentanta Czech. Trafia Dawid Jelinek. 58 do 42. No i rozpoczyna oczywiście Anwil. Do Roberta Skipniewskiego. Grzegorz Kukiełka, Dmitriew, punkty. 60 do 42, a więc teraz 3 punkty kosztowały drużynę Stali. To przewinienie kosztowało aż 3 oczka Marcin Stroka. Curtis Milic ponownie do Marcina Stroki. Ten podwajany błąd kroków. Popełniony teraz błąd kroków przez skrzydłowego ostrowskiej drużyny. Ciężki, trudny ten dzisiejszy mecz. Mateusz Zemski wchodzący w miejsce Tomasza Ochońki.
ma to zaufanie ze strony Zorana Stretenowicza. Mateusz Zemski oczywiście, mnóstwo pracy jeszcze przed nim, ale to jest zawodnik, który chce pracować, który chce się rozwijać. Dawid Jelinek. Był tu gwizdek sędziów, Deshaun Delaney faulujący na Rada w zespole Anvilu. No Anvil stara się trzymać kontrolę nad tym pojedynkiem. 2 minuty do zakończenia, już mniej niż 2 minuty do zakończenia tej kwarty. Fiodor Dmitriew, Piotr Stelmach, Dawid Jelinek, odegranie. Rozrzucona ostrowska defensywa, Skipniewski, Jelinek, nietrafiający, był tam Grzegorz Kukiełka, no i źle zastawiliśmy. Jelinek i w tej sytuacji błąd kroków popełniony przez Dawida Jelinka. Curtis Milic. W Lublinie błyszczący dzisiaj, gdzieś tutaj tak niewidoczny do końca, Tarius Garrett, nie trafiający jeszcze był tam Mateusz Zemski, od razu Robert Skipniewski, już Anvil szybko przechodzący do Dawida Jelinka, ten się nie myli, 63 do 42 po trójce Czecha, znów na dystans 21 punktów ucieka Anvil Włocławek. No, kibice, którzy dzisiaj tutaj trzymają kciuki za drużynę BM Slam Stal, nie mają powodów do zadowolenia. To spotkanie zdominowane przez ekipę Anvilu. Momenty tylko dobrej gry w wykonaniu Ostrowian. Tak, dużo lepiej prezentująca się drużyna Anvilu. Duże problemy Ostrowian, sporo strat, brak skuteczności. Teraz Garrett trafia. Potrafi wykorzystać swój spryt, swoją szybkość i dynamikę. Trafia Darius Garrett. 19 punktów na koncie. 44 mają Ostrowianie, 44 punkty gospodarzy, 63 oczkary, wali gwizdek sędziów. Trzecie przewinienie w tym meczu ma konto Mateusza Zemskiego. To czwarte przewinienie Ostrowian, 40 sekund do zakończenia, 35 dokładnie sekund do zakończenia trzeciej kwarty. Jeszcze tutaj gracze Anvilu będą próbować przeprowadzić skuteczną akcję. Teraz jest Piotr Stelmach, obok niego Marcin Stroka. Do Grzegorza Kukiełki, który przecież sporo sezonów spędził i w pierwszej lidze. Teraz otrzymuje szansę w ekstraklasie. Oguci! 66 do 44 po trafieniu Chamberlaina Oguciego. Kończy się trzecia kwarta. Anvil prowadzi różnicą 22 punktów. Za moment rozpocznie się czwarta, ostatnia kwarta tego dzisiejszego meczu. Meczu, który no, spodziewaliśmy się, że będzie miał zupełnie inny przebieg. Tymczasem Anvil zdominował te wydarzenia na parkiecie. Anvil tutaj pokazuje swoją klasę. Przewinienie, gwizdek sędziów. Curtis Milic faulujący po raz trzeci w tym spotkaniu. Oczywiście trzeba pamiętać, że Anvil to zespół, który będzie walczył o medale. Stal to debiutant, Stal to zespół, który chce sprawiać niespodzianki, chce walczyć, chce namieszać się w tej lidze. Dzisiaj nie uda się namierzać, bo Anvil jednak na ten moment lepszym zespołem. Christian Oguci, zebrana piłka przez Curtisa Milicza. Milic od razu do Marcina Sroki, ten nie zauważył tam wbiegającego Garetta. Była szansa na szybkie podanie, tak jednak nie uczynił Marcin Sroka. Curtis Milic indywidualnie trafia. Za mało tak indywidualnych akcji, za mało takiego grania odważnego z piłką w wykonaniu Curtisa Milicza. 46 punktów teraz w dorobku gospodarzy, 9 punktów na koncie Amerykanina. Jest gwizdek sędziów. Było tutaj kolejne przewinienie, czwarte przewinienie. W tym spotkaniu teraz na konto Mateusza Zemskiego. Z
Za moment rozpocznie się druga minuta tej czwartej kwarty. Jest cały czas Anvil w posiadaniu piłki. Popatrzmy. Dmitriew ma tą przewagę nad Tomaszem Ochońko i punkty. Są te zmiany w obronie, są te błędy w tej obronie, no i to później się tak kończy. Nie po raz pierwszy mieliśmy taką sytuację, że gracz Anvilu potrafi zagrać jeden na jeden tyłem do kosza, minąć niższego od siebie rywala i zdobyć łatwe punkty. Dmitriew tak właśnie uczynił. Milic przez ręce nieskutecznie i piłka dla graczy Anvilu. ...68-46. Prowadzenie koszykarzy Anvilu Włocławu. Grzegorz Kukiełka, jest Gareth. Od razu ta piłka do przodu, już tam jest Curtis Milic, ale szybko wracają do obrony rywale. Faulowane w tej sytuacji Curtis Milic. Tomasz Ochońko. Jeszcze 8 minut tego dzisiejszego spotkania. Marcin Sroka znów niedokładnie uratował sytuację. Marcin Sroka, Tomasz Ochońko pod presją kończącego się czasu. Jeszcze przewinienie na konto Dariusa Garetha. Pierwsze w tym dzisiejszym meczu. Fauluje teraz Amerykanin w barwach BM Slam Stal. Zmiana, Wojciech Pisarczyk wejdzie do gry. On zmieni Dariusa Garetha. No, wydają się losy tego meczu rozstrzygnięte. 22 punkty przewagi Anvilu Włocławek. Dogranie do Piotra Stelmacha, ten faulowany, no i to piąte przewinienie w tym spotkaniu na konto Mateusza Zemskiego, a więc kończy udział w tym dzisiejszym spotkaniu Mateusz Zemski. Czwarte przewinienie Ostrowian. W tej kwarcie Piotr Stelmach będzie wykonywał dwa rzuty wolne. Siedem punktów już na koncie Piotra Stelmacha. Raz jeszcze podkoszowy Anvilu. Dwukrotnie celnie. 70-46 teraz. No i to są właśnie te straty. To są właśnie te błędy. Fatalnie teraz tutaj. 33 minuta dobiegająca do końca. Anvil znów w natarciu, Anvil znów otrzymał prezent od Ostrowian. I teraz Curtis Milic, ratując się, odbił piłkę od Kamila Łączyńskiego, ale sędziowie Jakub Zamojski w tej sytuacji postanowił ukarać Curtisa Milicza przewinieniem technicznym. No, dość taka kontrowersyjna ta sytuacja. Próbował Milic cwanie zagrać, ratując się przed tym, jak wypada za parkiet. Protestujący także Zoran Stretenowicz. Dość kontrowersyjna sytuacja, mocno kontrowersyjna sytuacja. Kamil Łączyński nieco tutaj zabawił nam się w małego aktora. W każdym razie drugie przewinienie techniczne w tym meczu dla Curtisa Milicza, kontrowersyjne. To nie zmienia faktu, że musi opuścić parkiet, musi opuścić halę Curtis Milic. Po raz drugi
Chamberlain Oguchi teraz. Ale musi opuścić parkiet, jeszcze musi opuścić halę. Curtis Milić, w jego miejsce Adrian Suliński. Teraz Curtis Milić opuszczający halę. Takie są wymogi, taki jest regulamin. Chamberlain Oguchi. Trafiający. No, trafiło Gucci 73 do 71 do 46. Oczywiście to jest stan tego dzisiejszego meczu. Dimitriev kontra Dileni. Dimitriev nie trafia. Walczy tam Grzegorz Kukiełka. No i znów źle. Znów daliśmy szansę Anvilowi. Do Grzegorza Kukiełki, ten z dystansu nietrafiający, zbierający piłkę Wojciech Pisarczyk, od razu Tomasz Ochońko. Uspokaja grę teraz Tomasz Ochońko. Jeszcze 7 minut potrwa to dzisiejsze spotkanie. Teraz Wojciech Pisarczyk do Adriana Sulińskiego, ten pozostawiony bez opieki, i trafia pierwsze debiutanckie punkty w Ekstraklasie. Na konto Adriana Sulińskiego trafienie teraz tego zawodnika. Robert Skipniewski, Chamberlain Oguchi nie trafił, zebrał Adrian Suliński. Tomasz Ochońko. Deshaun Dileni. Marcin Sroka, próba rzutu dystansowego skutecznie. 71 do 51 teraz prowadzi zespół Anvilu. Półmetek czwartej kwarty tego dzisiejszego spotkania. No, wszyscy liczyliśmy na dużo lepszy występ. Wiadomo, że faworytem był zespół Anvilu, ale do tego jeszcze wrócimy, bo teraz przerwa na żądanie dla Igora Milicicia. Jesteśmy ponownie na parkiecie hali Arena w Kaliszu. Wiadomo, faworytem był tutaj zespół Anvilu. Ale liczyliśmy na to, że Ostrowianie będą walczyć, że Ostrowianie zostawią mnóstwo zdrowia i serca na tym parkiecie. Chamberlain Oguchi trafia. Anvil bezlitośnie wypunktował dzisiaj tutaj drużynę BM Slam Stal. Oczywiście obie drużyny walczą o inne cele, obie drużyny mają inne plany w tym sezonie. Ale nieco lepiej to wszystko powinno wyglądać ze strony gospodarzy. 73 do 51. Raz jeszcze Oguchi, raz jeszcze trafia. No świetny zawodnik, świetny mecz tego gracza. Nigeryjczyk błyszczy dzisiaj tutaj w Kaliszu. 24 punkty na plusie ma drużyna Anvilu. 75 do 51. Pisarczyk. Teraz pozycja dla rzutu dla Sulińskiego. Jest tam Pisarczyk i było tam przewinienie w tej sytuacji. Ostatnie 5 minut tego dzisiejszego meczu. Grzegorz Kukiełka faulujący, zmiany w zespole Anvilu. Jelinek za Oguciego, Tomaszek za Stelmacha. To są te decyzje personalne Igora Milicicia. Do Marcina Sroki. Popatrzmy, Tomasz Ochońko. I tutaj przewinienie w ataku Marcina Sroki. Drugie w tym meczu, nieprzepisowa zasłona. I od razu wychwycili to sędziowie, pozbawiając Ostrowian piłki. Fiodor Dmitriew.
Robert Tomaszek. Do niego właśnie piłka ma przewagę warunków fizycznych nad Pisarczykiem. Mocno próbuje stać Pisarczyk, ale ograny jednak Wojciech Pisarczyk. To jest ta różnica, jeżeli chodzi o te warunki fizyczne. Wykorzystał to podkoszowe Anwilu, 77-51. Do Sulińskiego ten trafia. 77-53. Robert Skibniewski. I błąd popełniony teraz w tej sytuacji przez Grzegorza Kukiełkę. Błąd kroków. Wojciech Pisarczyk opuszcza parkiet. Do gry powraca Dariusz Garet. Tomasz Ochońko. Dileni, no słaby mecz tego zawodnika, niewidoczny w ofensywie, mało grający z piłką, mało biorący na siebie odpowiedzialność. Robert Skibniewski, Jelinek, kolejne punkty. 79-53. 26 punktów zaliczki Anwilu Włocławek. Na niewiele ponad 3 minuty przed końcem tego meczu. Końcówka tego dzisiejszego spotkania. Deshaun Dileni i do Tomasza Ochłońki. Jeszcze Ostrowianie muszą tutaj postarać się o to, żeby podreperować ten wynik tego meczu. Jest Adrian Suliński. Tomasz Ochłońko, obok niego Robert Skibniewski, Dileni. Tomasz Ochłońko z pół dystansu pudłujący Dawid Jelinek. I spokojnie gracze Anwilu, oni tutaj nie muszą się nigdzie śpieszyć, oni tutaj mogą spokojnie oczekiwać końca tego meczu. Teraz jednak prosty błąd, prosta strata, Marcin Sroka punkty. 12 punktów dzisiaj Marcina. Nie dokończył meczu w Lublinie, tam przewinienie techniczne w końcówce spotkania. Teraz 2 minuty 30 sekund do końca, 55-79 przegrywają Ostrowianie. Skibniewski nietrafiający. Adrian Suliński, on na pozycji tego numer 1. Ochłoń go do Gareta i trafia teraz Dariusz Garet. Najskuteczniejszy gracz Stali, 21 punktów, ale do jego postawy w obronie można dzisiaj mieć wiele zastrzeżeń. Atak ok, no ale gra w defensywie. Zbyt wiele razy dał się ograć. Teraz Garet walczący, Dileni ma piłkę. Garet, odrzucenie do Marcina Sroki, nie trafił Sroka, walczył tam Garet. W tej sytuacji sędziowie odgwizdują przewinienie na konto gracza Anwilu, Fiodor Dmitriew, faulujący. Czwarte przewinienie Anwilu w tej czwartej kwarcie. Ostatnie 2 minuty tego spotkania rozpoczęte, popatrzmy. Przypominamy 7 listopada mecz z PGE Turowem z Gorzelec. Do Marcina Sroki trafia teraz tutaj Marcin Sroka. Punkty zdobyte przez Marcina Strokę. Jeszcze Dawid Jelinek. I kolejne przewinienie, kolejny gwizdek. 7 listopada w sobotę mecz z ekipą Turowa z Gorzelec. Warto być na tym spotkaniu, bo na pewno będzie się dużo działo, ale wcześniej 24 października wyjazd do Radomia, a w środę 28 października mecz w Koszalinie z AZS-em, a więc dwa kolejne spotkania wyjazdowe. To dzisiejsze dobiega do końca.
największy plus tego meczu to oczywiście frekwencja na trybunach hali w Kaliszu. Blisko 2,5 tysiąca kibiców koszykówki, a więc jest zapotrzebowanie, jest głód basketu na najwyższym poziomie. Nieco zawodu, jeżeli chodzi o postawę koszykarzy BM Slam Stal. To Dylaneya i Dylani teraz trafia. Punkty zdobyte przez Amerykanina. Trafienie tego gracza. To już ostatnie fragmenty, ostatnie akcje w tym dzisiejszym spotkaniu. Robert Skipniewski. Jeszcze Grzegorz Kukiełka i trafia. Trafienie na konto Grzegorza Kukiełki. 83 do 61 i będzie przewinienie. Faul niesportowy w tej sytuacji tutaj jeszcze dla Deshona. Ostatnie fragmenty. Anvil wygrywa po raz drugi. Stal będzie mieć bilans. Zwycięstwo i porażka po dwóch kolejkach. Dzisiaj nie udaje się wygrać po raz pierwszy w kaliskiej hali. Dzisiaj Anvil zasłużenie lepszym zespołem. Anvil zasłużenie wygrywający ten pojedynek. Jeszcze na zakończenie Grzegorz Kukiełka. Raz jeszcze Grzegorz Kukiełka. Anvil więc wygrywa. Anvil więc sięga po sukces jako pierwsza drużyna w kaliskiej hali. Dawid Jelinek i ostatnie fragmenty tego dzisiejszego pojedynku. Przez 39 minut w tym spotkaniu prowadzili gracze Anvilu Włocławek. 21 punktów zdobył Anvil po stratach Ostrowian. Rywale zanotowali 9 trójek przy zaledwie 4 trójkach Ostrowian. Dzisiaj Stalowcy 13 strat na koncie. Teraz jeszcze efektowny blok Garetta. Teraz jeszcze popisuje nam się tutaj amerykański środkowy Stali udaną akcją defensywną. Jeszcze Robert Skipniewski. 2 sekundy do końca tej akcji mają goście. Poślizgnął się Dawid Jelinek. Strata Anvilu. Anvil wygrywa to dzisiejsze spotkanie. Anvil sięga po sukces 85 do 61, a więc różnicą 24 punktów. Podopieczni Igora Milicicia pokonują podopiecznych Zorana Sretenowicia. Taki zimny prysznic dla Stalówki. Dobry materiał do analizy, dobry materiał do wyciągnięcia wniosków przed kolejnymi meczami. A teraz po meczowej już opinie i komentarze. Przyjechaliśmy tutaj w dniu meczu, bo Ostrów nie jest daleko stąd, z Wrocławka, Kalisz. Zrobiliśmy to, co się od nas należało. Zagraliśmy bardzo twardo w obronie, zdeterminowanie lepiej niż w pierwszym meczu i to musi być nasz kierunek, w którym musimy iść. Wygrana, cena wygrana, bo jak wiemy, Stal ma wielką tradycję i ja myślę, że przywróci do swoich starych torów i nie jedna drużyna będzie miała ciężko tutaj. Musimy pogratulować zespołu z Wrocławka na wygranym meczu. Dla nas, co mogę powiedzieć, pierwszy mecz, myślę, że trochę presję mieliśmy większą, jeżeli jest potrzeba. Presję na po prostu na ten, bo pierwszy mecz gramy u siebie. Jesteśmy Beniaminkiem ekstraklasy i żeby się po prostu za dużo oczekiwania było w głowach wszystkich nas. Na przykład, nie wiem, czy będzie hala pełna, czyli kibice przyjadą, czy jak się pokażemy na tym pierwszym meczu i po prostu za dużo tej presji
bilo. Ne, meč je svi grani pierwszej polovi, bo zabraklo koncentracija, która jest powodem była właśnie to, co przed chwilę powiedziałem. Brak koncentracji w obronie. Pozwoliliśmy przeciwniku za dużo punktów, żeby nam rzucić 50 punktów do połowy. To jest za dużo dla jednego zespołu, który gra u siebie, który chce walczyć i chce się pokazać. Ja mogę powiedzieć, że zawodnicy chcieli i walczyli, dali swój maksimum. Brak tylko te koncentracje, które, na którą musimy pracować i cały czas. Jesteśmy nowym zespołem, musimy każdy mecz, z każdego meczu musimy, od każdego meczu musimy się uczyć. Obojętno, czy mecz jest wygrany, czy przegrany, ale szukamy doświadczenia dla każdego zawodnika. Zaczęliśmy od samego początku, jak już trener mówił. Koncentracja była na boisku, zaczęliśmy wszystko robić to, co jak był game plan. Wykonaliśmy w pierwszej połowie, tak jak mieliśmy grać, wszystko się udało. W trzeciej kwarcie, no niestety trochę upadła nam nasza koncentracja. Przeciwnik dobrze zagrał i skrócił mecz na 14 punktów, ale udało nam się jeszcze skontrolować wszystko i wygraliśmy ciężki mecz. Nie, tutaj nie trudno się zgodzić z trenerem, co powiedział. No, myślę, takie sytuacje, które naprawdę Bochowski, czy hala będzie pełna, czy nie. I gdzieś to w głowach się działo i tej koncentracji zabrakło. W pierwszej połowie, grając u siebie, tracimy 50 punktów, bo jest zdecydowanie za dużo. No, przede wszystkim koncentracja. Każdy z nas, który wychodził, chciał jak najlepiej, chciał walczyć, bić się. No wyszło jak wyszło, trzeba usiąść, myślę, że wyciągnąć konsekwencje tutaj, usiąść z całym zespołem, z trenerem i do przygotować się do następnego spotkania. To myślę, że powinniśmy jak najszybciej zapomnieć o tej porażce. Przede wszystkim o porażce, a o grze będziemy rozmawiać i będziemy dalej pracować na każdym treningu. No i tyle, no. Musimy się bić, walczyć, jesteśmy Beniaminkiem. Tyle, przede wszystkim no, musimy pokazać charakter, że jesteśmy drużyną, że jesteśmy wszyscy razem. To był właśnie zapis tej konferencji prasowej po dzisiejszym pojedynku. Najskuteczniejsi zawodnicy w obu ekipach. Chamberlain Oguchi w Anvilu 25 punktów, 21 punktów Dariusa Garreta w zespole gospodarzy. No kiepska skuteczność Stalówki w tym dzisiejszym spotkaniu. Zbyt wiele strat, o tym tak też mówiliśmy. No i to wszystko powoduje, że Ostrowianie przegrywają to spotkanie teraz. Tabela po drugiej kolejce spotkań. Zwycięstwo i porażka to bilans podopiecznych trenera Sorana Sretenowicza. A jak na razie największa niespodzianka to dwie przegrane Wilków Morskich Szczecin. Dwie porażki Rosy Radom. Drużyny, które walczą przecież, które mają duże aspiracje, jak na razie zawodzą. My tymczasem żegnamy się, drodzy Państwo, z hali w Kaliszu i zapraszamy już na kolejne koszykarskie relacje. W czwartek natomiast na naszą antenę powraca magazyn koszykarski 24 sekundy. Do zobaczenia, do usłyszenia.